W Europie jesteśmy jedynym takim miejscem, które od podstaw zostało zbudowane jako tymczasowa placówka medyczna, która ma udzielić pomocy oraz schronienia osobom potrzebującym, osobom, które muszą kontynuować leczenie, ale nie mogą tego zrobić w Ukrainie. Tutaj w tej chwili Państwo możecie zobaczyć kilka osób zaangażowanych. Witam, proszę bardzo. Co za mną? Dobra? Wszyscy za. Musicie zobaczyć bagażnik. Przyjęliśmy przed chwilą pacjentów, którzy przyjechali do nas z Lwowa, z różnych szpitali. Są to pacjenci ranni na skutek działań wojennych, bądź osoby, które nie mogą kontynuować swojego leczenia, na przykład onkologicznego, na Ukrainie. Z hubu ewakuacyjnego trafiają do wybranego kraju Unii Europejskiej celem kontynuacji leczenia. Pacjentów jest duża ilość, to są też pacjenci wystraszeni, którzy nie wiedzą do końca, gdzie się poruszać i do kogo mogą się zgłaszać. Mamy tłumaczy, mamy też panią psycholog, która nam pomaga zarówno ze strony psychologicznej, jak i właśnie też tłumaczeniu. Od tych obrażeń fizycznych i chorób, z którymi przyjeżdżają pacjenci, zdecydowanie najtrudniejsze jest zderzenie się z sytuacjami, o których opowiadają pacjenci, które dotknęły ich rodzinę, strata domu, strata rodzica, strata dziecka w przebiegu bombardowań, które mają miejsce w poszczególnych miastach. O tym słuchać jest najtrudniej i z tym jest się zmierzyć najciężej.